20 grudnia w liturgii nieszporów przypada antyfona O Clavis David. W tej antyfonie obok tekstów starotestamentalnych pojawiają się też nawiązania do Nowego Testamentu. Najpierw czytamy o kluczu Dawidowym, o którym pisze Izajasz. Klucz jako symbol władzy. Kto ma klucz, może otworzyć drzwi i wpuścić do środka lub wypuścić na zewnątrz. Przejmujące są te słowa. Otwierasz i nikt nie jest w stanie zamknąć. Niosą ze sobą przekonanie o nieodwołalnych Bożych wyrokach. Obraz Dawidowego klucza pojawia się w Księdze Apokalipsy, gdzie Pan Zmartwychwstały mówi o sobie: ten, który ma klucz Dawida. A wcześniej: mam klucze śmierci i otchłani. Mam nad nimi zupełną władzę. Obraz uwięzionych w ciemnościach to z kolei obraz z Psalmu 107. Siedzący w ciemnościach i cieniu śmierci, związani z żelaznymi kajdanami. Tym bardziej wyraźne stają się słowa Apokalipsy o władzy Chrystusa nad otchłanią. A przypominają się też słowa codziennie odmawiane z pieśni Zachariasza: czekamy na Tego, który oświeci siedzących w ciemnościach i w cieniu śmierci. Jesus,